Siemano moi drodzy, witam Was dzisiaj w znakomitym humorze. Miałam nagrać odcinek, który będzie ostatnim filmem w tym roku, ale światło mnie oszukało i się nie udało. I zostałam z taką jedną wolną godziną i sobie pomyślałam, że to będzie idealny moment, żeby zrobić make-up. Bardzo dawno nie robiłam makijażu tutaj z Wami, albo były jakieś zabawy z makijażem, albo taki stricte tutorial, ale jakoś tak ja mam ochotę po prostu dzisiaj usiąść się umalować i pogadać. Jedziemy, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie ciekawego i że będę... O, i za okazją Wam pokażę kilka produktów, które mi się spodobały ostatnio. Ha! Taka sytuacja. Zaczynam od korektora z Pixi Cosmetics, on się nazywa Reviving Under Eye Concealer i... Ja mam go w kolorze 02 Sweet Almond. Nakładam go palcem na te okolice pod oczami i uwielbiam ten korektor. Stał się ostatnio jednym z moich ulubionych. Kupiłam też korektor z Bare Minerals, który miał być moim takim rozświetlającym korektorem pod oczy i on się nazywa Bare Skin Complete Coverage Serum Concealer. Jak na razie to tak... do twarzy, gdzieś tam w okolicy nosa, a może Wam pokażę. W okolicy nosa to jest całkiem spoko, z tym complete coverage to jest w ogóle jakaś bajka. To jest naprawdę, chyba ktoś miał polot literacki, dlatego tak napisał. Ogólnie on krycie ma takie sobie. Nie powiedziałam, że jest jakoś super mocne, nie powiedziałam, że jest w ogóle niewidoczne. Troszkę może tam się da zbudować, ale bez szału. I o ile na twarzy się mi sprawdzi i go zużyję do końca, o tyle pod oczami niestety podkreśla mi zmarszczki, których w ogóle nie widać. I nawet jak użyję pudru, żeby go utrwalić, to i tak zaczyna się zbierać w tych załamaniach gdzieś tutaj na około oczu. Nawet jak użyję super, super mało, to i tak go widać. A z kolei jak mam nałożyć trochę korektora i na to naklepać po prostu gąbką 100 kg pudru, żeby to się nie zbrylało, to ja chyba podziękuję za taką akcję. Jeszcze z nim popracuję za kilka miesięcy, jak poużywam go więcej, to dam Wam znać. Na ten moment to jest taki... może być. Mam już tutaj resztówkę korektora z Rimmela, który nazywa się Match Perfection i to jest numerek 030 Classic Beige. Jego nakładam tylko tu w załamaniu, tam gdzie mam najciemniej pod oczami, a że ostatnio nie dosypiam, to mi się przyda. I rozklepię resztę gąbeczką, to jest ta fioletowa mikrogąbeczka z Real Techniques, tam są chyba dwie w zestawie, o ile się nie mylę. Pudruję jak zwykle pudrem z Laura Mercier, który nazywa się Secret Brightening Powder i używam do tego pędzelka Inglot 4SS. Dostałam jakiś czas temu od koleżanki miniaturę tego pudru i powiem Wam szczerze, jestem zaskoczona, bo ta miniatura zawiera tak jakby zupełnie inny produkt. Jest jakiś taki jakby suchy, bardziej widoczny i ma drobinki, które odbijają światło, dużo większe od tych, które są w normalnym. Ciekawa jestem, jak to się stało, czy to po prostu jakaś felerna sztuka, czy co. Także Olka, jak Ci się nie podobał, to następnym razem przy spotkaniu muszę Ci pokazać ten mój, bo może to jest zupełnie co innego. Ola też ma kanał na YouTubie, to Wam podlinkuję na dole. Wezmę moją niezawodną podstawkę. To jest podstawka z IKEA. Za każdym razem ktoś mnie pyta, skąd wziąłem taką wyjątkową podstawkę do makijażu. Zwykła podstawka pod świeczkę. Pewnie z 2 zeta kosztowała. Mieszam na niej kilka produktów po to, żeby niektóre z nich zaczęły działać lepiej niż działają. Już wszystko tłumaczę. Najpierw mam odrobinę korektora z Annabelle Minerals w kolorze Golden Fair, po to, żeby odrobinę zwiększyć krycie i tak wyrównać ten produkt. Do niego dosypuję trochę podkładu z Bare Minerals. To jest ten ich tam original, ten podstawowy podkład SPF 15. Ja mam kolor light i jest tak żółty. Jest tak żółty, że wyglądam jak cytryna w nim i on mi się nie sprawdza najlepiej. Ja go używam teraz po to, żeby go zużyć. Nie jestem zachwycona, poczekam aż przyjadą do mnie na Sylwestra moje przyjaciółki, już się doczekać nie mogę. I zrobimy oczywiście testy, będę sprawdzać na kim się trzyma, na kim się nie trzyma. Nawet jak kolor nie będzie pasował, to i tak samą formułę przetestujemy, bo na mnie to tak... No niezbyt. Muszę powiedzieć, że ciacho się robi. Widzieliście parę razy na Instagramie, jak robiłam demakijaż w ciągu dnia, bo już nie mogłam znieść tego, że takie kulki na twarzy mi się robiły. Także na razie testy trwają, ale nie widzę tutaj szans na wielką poprawę. I żeby ten kolor jakoś wyglądał na mnie porządnie, to dodam najbardziej zielonego podkładu, jaki mam. I to jest podkład z Pixi Cosmetics, który nazywa się Sugar Cookie. I jego dosłownie tak, taką szczyptę, taką odrobinkę. Ten nie jest na mnie jakoś super długotrwały, ale latem mi się sprawdzał bardzo fajnie i ten kolor właśnie z racji tego, że jest zielony, to świetnie, znaczy zielony, no oliwkowy, nie jest zielony jak Shrek, jest taki oliwkowy, to do właśnie takich miksów sprawdza mi się świetnie. Dokładnie to wymieszam i nałożę na twarz przy pomocy pędzelka z Sephory, który nazywa się Pro Full Coverage Airbrush. Ponieważ będę używać takich cieni, które są czerwone i fioletowe, to muszę troszeczkę bardziej zadbać o to, żeby nie było widać mojej naturalnej czerwieni na twarzy, bo inaczej to wszystko będzie wyglądało tak nie za bardzo, zwłaszcza koło nosa, więc wszystko tutaj ładnie wyrównam i przejdę do bronzera. A bronzer to jest kosmetyk z Bare Minerals, który nazywa się Invisible Bronze i mam go w kolorze medium. To jest pierwszy produkt od nich, którym się tak naprawdę dobrze sprawuje, który polubiłam. Jak zobaczyłam go na początku, to mówię, coś taki...
Jakiś jasnawy jesteś. No nie wiem, czy tu coś się uda nam zdziałać, ale okazało się, że ten kolor na mojej skórze wygląda bardzo ładnie, super naturalnie. Jak jestem teraz blada, to jest genialny. I on ma odrobinę połysku, nie ma drobinek jak rozświetlacz, ale on nie jest taki całkiem matowy, zaraz Wam pokażę. Nakładam go pędzelkiem Maestro 145, takim z podwójnym włosiem. Cudowny jest ten bronzer. Ja nie wiem, jak on to robi, że aż tak ładnie wygląda, tak naturalnie. Skóra wygląda taką świeżą. Myślę, że jak lubicie matujące kosmetyki i ogólnie macie skórę tłustą, to Was denerwuje połysk, to raczej to nie będzie bronzer dla Was, ale jeżeli nie, to on jest cudowny. Ja go jakoś tak sobie ukochałam ostatnio, że jestem aż zaszokowana, że tak dobrze mi się sprawdził. I nie, Bare Minerals ani nikt inny nie sponsoruje tego odcinka, wszystko to kupiłam sama. Teraz to spryskam trochę wodą termalną. Ja mam tutaj wodę z Caudalie, która nazywa się Grape Water, po prostu woda winogronowa i uwielbiam ją. Możecie znaleźć w różnych aptekach, wystarczy wygooglać sobie woda winogronowa Caudalie. Muszę sobie kupić jakiś taki naprawdę ładny wachlarz, taki bym chciała, na przykład drewniany, który się takim jednym ruchem składa, albo z jakimiś aplikacjami, albo jakiś ładny wzorek, no nie wiem, coś poszukam i sobie muszę sprawić. Przyszła pora na brwi. Śmieszna sprawa z tymi brwiami, bo ostatnio mnie coraz więcej osób pyta, czy mogłabyś pokazać, jak malujesz te brwi, czy mogłabyś zrobić tutorial. Ja robię od 2 lat te brwi dokładnie tak samo. Pomada z Inglota numer 12, pomada z Inglota numer 17, 2 pędzelki, jeden mały, jeden duży. Chętnie bym Wam podała ich nazwy i numery, niestety to są pędzelki z Maestro, z których się wszystko starło. To jest mały skośny i duży skośny i niestety to wszystko, co wiem. Nie wiem, czy Wy chcielibyście taki tutorial. Raczej mi się wydaje, że chyba szkoda czasu, ale jeżeli Wam bardzo, bardzo zależy, napiszcie mi proszę w komentarzu, postaram się wziąć to pod uwagę w najbliższym czasie. A teraz przeczeszę te włoski, które tam zostały przy pomocy takiego żelu do brwi z Essence, który nazywa się Make Me Brow i to jest najciemniejszy odcień. Pora na oczy. Zaczynam od bazy pod cienie z Loraka, która nazywa się Behind the Scenes Eye Primer i to jest baza, która była dodana do moich paletek Lorac. Teraz sięgnę po paletę ze Smashboxa, ona nazywa się Full Exposure i po pędzelek Maestro 320 w rozmiarze 12 i nałożę podług brwiowy, taki jasny beżowy cień i pociągnę go aż do załamania, żeby mi się lepiej rozcierało kolejne kolory. Teraz będę korzystać z paletki z Inglota, którą sobie sama zmajstrowałam. Najpierw sięgnę po kolor czerwony na takim pędzelku Glam Brush O108 i nałożę go w załamaniu. Jakbym wiedziała, co robię. Przeskoczę na taki maleńki pędzelek z So Echo, który jest pędzelkiem do ust, ale ja go często używam do cieni do powiek. I sięgnę po ten fioletowy cień z paletki Inglota i postaram się go wklepać delikatnie w zewnętrzny kącik. Jeszcze na razie tego nie rozcieram, bo do rozcierania zaraz użyję po prostu innego koloru. Teraz odchylę lekko głowę do tyłu i tym samym kolorem i tym samym pędzelkiem tak jakby zarysuję sobie załamanie. Zrobię taką krechę tam i mam nadzieję, że z tego wyjdzie coś, co bym chciała, żeby wyszło. I teraz tą linię rozetrę takim pędzelkiem z Contigo, który ma numerek 03 i tym ciemniejszym czerwonym, takim bordowym właściwie. I to samo zrobię z drugiej strony. Jeszcze szybko dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że Lester właśnie wszedł do łazienki, gdzie nagrywam i dostał wczoraj nową zabawkę, którą bawi się namiętnie i ja nie mam ani serca, ani ochoty mu jej zabierać, więc jak będą jakieś dziwne dźwięki, takie ciąkająco, ciągnąco, hałasujące, to właśnie mój pies. A druga sprawa, na bank ktoś będzie taki, kto powie, kochaninka, ale ta kreska nie jest w załamaniu, tylko ponad załamaniem i tu od razu tłumaczę, ja mam opadającą powiekę, dlatego gdybym nałożyła ją centralnie w załamaniu, to przy patrzeniu prosto ono by się schowała do środka i w ogóle nie byłoby jej widać, więc nakładam ją trochę powyżej i rozcieram jeszcze bardziej powyżej i wtedy jest ok. Teraz wrócę do tego pędzelka, którym nakładałam czerwony cień na początku i rozetrę całość jeszcze raz, żeby to było takie trochę bardziej gładkie. No i w sumie zrobiło się bardziej czerwone niż fioletowe po tym roztarciu, ale to w ogóle nie przeszkadza. Teraz na tą wewnętrzną część powieki nałożę taką bazę kremową z MAC-a, która nazywa się Cream Color Base Charlotte Olympia i to był kolorek Golden Age. I będę to nakładać pędzelkiem z Inglot 22T. To jest pędzelek do korektora, ale on mi się fajnie nada, żeby tą lepką bazę nałożyć na wewnętrzną część powieki, do której za chwilę będę przyklejać pigment. Przez długi czas nakładałam albo takie minimalne makijaże, albo wcale. I jakoś tak zatęskniłam dzisiaj za tym, żeby coś tu konkretniejszego się wydarzyło. Wklepię w to mokre pigment z Inglota, który ma numerek chyba 115, ale jeszcze to sprawdzę, bo leży dość daleko ode mnie. Teraz sięgnę po taki fioletowy cień z Kiko. To jest 203 Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow.
On ma jakąś taką nazwę, watercolor albo water shadow albo coś takiego na stronie, tylko ja zawsze zapominam. I za każdym razem, jak robię nimi makijaż, to sobie myślę, water co? To było water co? Nałożę go na palec i go wklepię delikatnie w tą granicę pomiędzy tamtym fioletowym z Inglota i tym złotym z Inglota. I jakoś spróbuję to połączyć. Wrócę do tego pędzelka do ust z So Echo i nabiorę ten pierwszy czerwony cień z Inglota. I nim pomaluję troszeczkę dolną linię rzęs, ale tak nie za bardzo, bo chciałabym to potem rozetrzeć. Sięgnę po pędzelek, bez którego już żyć nie mogę, i to jest pędzelek z naszej, który nazywa się Chris. I po taki jasny beżyk z tej palety Smashboxa, żeby rozetrzeć tutaj ten cały czerwony kawałek. Teraz pora na taki maleńki pędzelek z Maestro 360 w rozmiarze 6 i czarny cień z tej palety Smashboxa. I nim troszeczkę przyciemnię zewnętrzny kącik i będę go rozcierać tym samym pędzelkiem, którym rozcierałam załamanie. Na linię wodną poleci kredka z Sephory, która nazywa się Mystic Purple. I ją tak nakładam, ja wiem, może do połowy oka. Tu jest tak dosyć jasno i pomyślałam sobie, że lepiej zatrzymajmy ją w połowie. Podkręcam rzęsy zalotką z Inglota. Nakładam tusz False Lash Wings Sculpt, coś tam. On ma taką strasznie długą nazwę z L'Oreala, który ma taką dziwną szczoteczkę. Ja ten tusz uwielbiam. Dużo osób mówi, że go nie cierpi, nie może sobie z nim poradzić. Ja jakoś okiełznałam tą szczoteczkę i bardzo się z nią polubiłam. On daje efekt takich tłustych, gęstych, trochę sklejonych rzęs i to jest to, o co mi właśnie chodzi. Tuszuję tylko górne rzęsy, bo taką mam ochotę i już wiem, już słyszę tych ludzi, którzy siedzą przed komputerami i mówią, aż się prosi o sztuczne rzęsy. Ale nie będzie sztucznych rzęs, bo po pierwsze nie mam na to ochoty, a po drugie nosiłam dzisiaj makijaż z brokatem. Niestety ten brokat był bardzo duży i zaczął mi odpadać, wpadł mi do oka i nie mam ochoty tutaj za dużo się jeszcze z potem sklejem tarmosić, więc dzisiaj rzęsy sobie daruję. Teraz jakiś różyk by się przydał i nie mam pojęcia, jaką do tego dołożę pomadkę. Ale zaraz coś wymyślimy. Może to niech będzie miał dzisiaj swój debiut na kanale. To jest paleta z Becky, która nazywa się Sun Chaser. Na kości policzkowe nałożę rozświetlacz z tej paletki, który nazywa się Opal i mam go też w oddzielnej wersji. I jego nakładam takim pędzelkiem Era Professional 164N, ale chyba Era się wycofała od nas z rynku, bo nie mogę nigdzie znaleźć linka do tego produktu. I na policzki nałożę ten róż, który znajdziemy w palecie, on się nazywa Apricot Blossom i będę go nakładać takim skośnym pędzelkiem z Gosha, który nazywa się Contour 013. Jeśli Was zastanawia, dlaczego użyłam tak mało pędzli dzisiaj, to dlatego, że moje wszystkie pędzle są do wyprania i dzisiaj będzie live na Instagramie prawdopodobnie, bo już doprawdy, gdybym wstała jutro rano i chciała zrobić make-up, to już nie mam czym, wszystko jest brudne. Na usta nałożę konturówkę z Essence, która nazywa się In The Nude, to jest numer 11. Użyję trochę pomadki Kinda Sexy z MACA. Przyciemnię brzegi konturówką z Kiko w numerze 704. I na środek nałożę trochę błyszczyka z NYXa, bo dlaczego nie? On się nazywa Creme Brulee. I teraz sobie tak myślę, że skoro już mam Was tutaj, to jeszcze przy okazji mogę Wam pokazać moje proste, mega proste upięcie włosów na jakąś taką okazję, gdzie będziemy jedli i nie chcemy, żeby włosy nam wpadały do buzi. To właśnie to jest mój patent. Skoczę tylko po gumkę, wsuwkę do włosów i jedziemy z koksem. Podejmujemy próbę nagrania tego bez pomocy osoby trzeciej. Uwierzcie mi, że to nie jest łatwe. Zaczynam od przeczesania włosów. Przeczeszę je tylko trochę, żeby ta góra była w miarę gładka. Dołu w ogóle nie będę ruszać, bo to wszystko będę zawijała do góry. Oddzielę sobie kilka takich kosmyków z przodu, które będą otaczać buzię. Jakbym miała loczki, to byłoby nawet lepiej, ale że nie mam loczków, to będzie musiało być tak, jak mamy oto teraz. Gdybym miała grzebień do tapirowania, to bym natapirowała, ale że nie mam, to będę sobie radzić z moją szczotką. I tylko tak delikatnie te włosy na czubku ze trzy razy przesunę z góry na dół tą szczotą, a właściwie tylko takie o. Tak żeby, wiecie, trochę objętości im dodać, ale bez szału. Nie potrzeba jakoś super dużo, tylko tak trochę, żeby to jakoś w miarę ładnie wyglądało. I to zostawiam. Teraz sięgnę po takie kosmyki z boków głowy, z jednej i z drugiej strony i zrobię sobie na środku z tego taką kitkę.
zawsze chciałam takie upięcie, gdzie mamy jakąś piękną opaskę, która z tyłu ma gumkę i na tej gumce się zawija włosy i robi się taki piękny kok, ale niestety mam taki ból głowy, jak sobie założę taką gumową opaskę, że to jest nie do przyjęcia dla mnie, więc pomyślałam, skoro nie możesz mieć opaski, to może po prostu weź swoje własne włosy i miej nadzieję, że coś z tego wyniknie i nawet, powiem Wam, udało się. Przechodzimy do części, którą jest najtrudniej pokazać. Tą małą kiteczkę wywinę na lewą stronę. Mam nadzieję, że lepiej widać niż ja to opowiadam. I teraz zacznę wszystkie kosmyki pomalutku przewijać przez ten kawałek włosów, który mam tutaj. I będę robić to samo z obu stron, aż mi się skończą włosy na dole. Jak już dochodzę do takiego momentu, że nic więcej nie zostało, wszystko jest tam upchnięte, to postaram się ten wałek jakoś tak zrolować, żeby miał ładniejszy trochę kształt. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tu z tej strony trochę opada, ale spokojnie, mamy jedną wsuwkę, ona nas uratuje. Jak już idziemy po całości, to dodałam jeszcze kilka loczersów prostownicą, teraz to troszkę tak rozwalę, najprościej mówiąc, bo nie lubię, jak one są aż takie, że widać, że były robione, tylko wolę, jakby to wyglądało, że się moje włosy po prostu samoczynnie pogięły i coś jednak w nich jest wyjątkowego. No nie wiem do końca, czy to był taki dobry plan, ale z tym jedziemy, co tutaj mamy. Ja jestem zadowolona, nie przepadam za robieniem włosów i to nie jest fryzura dla osób, które się na tym znają, tylko dla takich jak ja, które czasem nieraz coś wyjdzie, czasem nie do końca. Czekajcie, pokażę Wam się z tyłu, żebyście wiedzieli, jak to wyszło. Pewnie tam można powtykać jakieś kwiatki, albo tam, nie wiem, spinki, psówki z brokatem, albo inne jakieś takie rzeczy, których ja nie posiadam, więc ich tam nie wetknę, ale tak to właśnie wygląda. Miałam tylko usiąść i się chwilę pomalować, a wyszło nam z tego wszystkiego Get Ready With Me. Już takie świąteczne, ja już się czuję naprawdę świątecznie, choinka u mnie stoi od kilku dni w domu i sprawia, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, albo że chociaż umiliłam Wam trochę czas dzisiejszym popołudniem, czy porankiem, czy wieczorem, czy kiedy to oglądacie. Ściskam Was gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Yeah.